Tekst manny na 15 lipca I choćbym rozdał całe mienie swoje, by nakarmić ubogich. A miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. 1 Koryntów rozdział 13 werset 3 Komentarz parauzyjny Służąc drugim nie powinniśmy zapominać, że pieniądze nie są jedyną rzeczą, której ludzie bardzo potrzebują. Niektórzy nie potrzebują pieniędzy, lecz miłości i współczucia. Nasz pan był jednym z takich. Jego pełne miłości serce znajdowało stosunkowo mało towarzystwa w mniej lub bardziej skalanych umysłach, nawet najszlachetniejszych z upadłej rasy, reprezentowanych pośród jego apostołów. Wydaje się, że w Marii znajdował głębie miłości i oddania, co było dla niego zapachem słodkiego kadzidła, pokrzepieniem, orzeźwieniem i wzmocnieniem. Najwyraźniej Maria bardziej niż inni oceniała też wielkość charakteru Mistrza. Ona nie tylko rozkoszowała się siadywaniem u jego stóp, by się od niego uczyć. Lecz także miała przyjemność w manifestowaniu mu swego oddania i miłości, nie zważając na koszty. Reprint numer 2447 Komentarz Epifaniczny. Słowa apostoła wskazują na możliwość udzielania z innych pobudek niż miłosierdzie. Gdy o tym rozmyślamy, dostrzegamy prawdziwość jego stwierdzenia na podstawie faktu. Iż jedni udzielają dla próżnej chwały, drudzy, by się pokazać, inni, dla korzyści, a jeszcze inni, z zazdrości i dla walki. Zamiast przynieść pożytek, dobrodziejstwo świadczone w taki sposób jednoznacznie deprawuje charakter. Aby błogosławić zarówno tego, kto udziela, jak i tego, kto otrzymuje, udzielanie musi wypływać z boskiej miłości. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Jana rozdział 13 werset 34, przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Pierwszy Koryntów rozdział 13 wersety 1, drugi i od 4 do 13. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice, i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystkie wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest, miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko okrywa, wszystkiemu uwierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczeją, choć języki, te ustaną, choć umiejętność, w niwecz się obróci. Albowiem po części znamy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, wtedy to, co jest po części, je. Póki był dziecięciem, mówiłem jako dziecię. Rozumiałem jako dziecię, rozmyślałem jako dziecię, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce, ale na on czas twarzą w twarz, teraz poznaję po części, ale na on czas poznam, jaką i poznany jest. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość te trzy rzeczy lecz z nich największa jest miłość rozdział 16 werset 14 wszystkie rzeczy wasze niech się dzieją w miłości drugi koryntów rozdział 9 werset 7 każdy jako umyślił w sercu swem tak niech uczyni nie z zamarszczeniem ani z przymuszenia albowiem ochotnego dawce Bóg miłuje Ewangelia Mateusza rozdział szósty wersety od pierwszego do czwartego Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Przetoż, gdy czynisz jałmużne, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w burznicach i na ulicach. Aby byli chwaleni od ludzi, zaprawdę powiadam Wam, odbierają zapłatę swoje. Ale Ty, gdy czynisz jełmużne, niechaj nie wie lewica Twoja, co czyni prawica Twoja. Aby Jałmużna Twoja była w skrytości, a ojciec Twój, który widzi w skrytości, ten ci jewnie odda. Rozdział 7 Wersety 22 i 23 Wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie. I zarześmy w imieniu Twojem nie prorokowali, i w imieniu Twojem diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twojem wiele cudów nie czynili? A tedy im wyznam, że my was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Przypowieści Salomonowe rozdział 17 werset 9 kto pokrywa przestępstwo, szuka łaski, ale kto wznawia rzeczy, rozłącza przyjaciół. Galatów rozdział 5 werset 6: Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna. Pierwszy Tesaloniczany rozdział 4 werset 9: A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać. Boście Wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. Drugi Tesaloniczan rozdział pierwszy werset trzeci. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za Was, bracia. Tak jako się godzi, iż bardzo rośnie wiara Wasza i pomnaża się miłość każdego z Was, jednych przeciwko drugim. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset 5 Lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej. 1 Piotra rozdział 4 werset 8. Przetoż trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Pierwszy Jana rozdział trzeci wersety od 14 do 18 My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest, a wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego. Przez tośmy poznali miłość Bożą, iż on dusze swoje za nas położył, i myśmy powinni kłaść dusze za braci, a kto by miał majętność świata tego i widziałby brata swego potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż w nim zostaje miłość Boża. Dziateczki moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.

Pytania, z jakich pobudek świadczyłem, świadczyłam dobro w tym tygodniu. Co w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były okoliczności i rezultaty? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.